Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie i zapraszam na sport. Za nami druga seria spotkań eliminacyjnych UEFA Regions Cup, w których występuje reprezentacja Polski. Podopieczni Grzegorza Kowalskiego tym razem pokonali Białorusinów 3-1. Szkoleniowiec reprezentacji Polski w porównaniu z pierwszym meczem z Portugalią dokonał kilku zmian. Pomimo tego gra drużyny złożonej z zawodników z Dolnego Śląska wyglądała podobnie jak w sobotniej rywalizacji. Przełamanie przyszło dopiero po zdobyciu pierwszej bramki. Spodziewaliśmy się tego, że rywale z Białorusi to będzie bardzo wymagający przeciwnik, bardzo twardo i ostro grający. No, nie jest tajemnicą, że mieliśmy materiał z pierwszego meczu i uczulaliśmy na pewne elementy. No, zaczęło się dość niefortunnie, ale bardzo mocny i celny strzał rywali. Natomiast z pełną wiarą i świadomością tego, ile potrafimy, zwłaszcza w ofensywie mamy spory potencjał. W starciu z Białorusinami z bardzo dobrej strony pokazał się Damian Niedojad, czyli strzelec dwóch bramek dla biało-czerwonych. Na co dzień reprezentujący barwy Lechii Dzierżoniów. No na pewno takie niesamowite przeżycie dla mnie jest to. Wcześniej mi się zdarzało i tak jakoś jeszcze nie mogę się do końca z tym przyzwyczaić, że z tym orzełkiem jednak na piersi gramy. I mam nadzieję, że z Łotwą też się uda i ten dorobek mój się trochę powiększy. W środę reprezentację Polski czeka ostatnie starcie w ramach grupy czwartej eliminacji UEFA Regions Cup. Rywalem Polaków będzie Łotwa. Miedziowi Lubin zagrali drugi mecz w ramach Pucharu Polski drugiej ligi rugby. Lubinianie nie dali większych szans ekipie z Wrocławia, wygrywając 26-6. Pierwsza połowa była dość wyrównana. Lubinianie popełniali co prawda kilka niepotrzebnych błędów własnych, ale z czasem gra z ich strony poprawiała się. Troszeczkę tam trzeba byłoby zmienić, bo chłopaki troszkę gubią się na boisku. Jest trochę chaosu, to jest drugi mecz, który gramy w takim eksperymentalnym składzie z dwóch drużyn złożonym. Na razie jakoś tam sobie radzą, natomiast muszą bardzo mocno popracować nad obroną, bo inaczej stracimy punkty. Miedziowi zagrali na stadionie lekkoatletycznym Regionalnego Centrum Sportowego przy licznie zgromadzonej publiczności. To tylko pokazuje, że ten bardzo kontaktowy sport staje się coraz bardziej popularny. Na razie próbujemy tak naprawdę swoich sił, dopiero jak to będzie wyglądało. Na wiosnę będziemy już mocniejsi, przypuszczam. Na razie drugi mecz w tym składzie. Zobaczymy, co przyniesie czas. Dzięki wygranej Lubinianie awansowali na trzecie miejsce w grupie. Za nami trzeci memoriał imienia Iwony Buczek. Organizatorem zawodów wspinaczkowych było Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie. Memoriał był równocześnie otwartymi mistrzostwami Lubina we wspinaczce na trudność, bo nie o czas tutaj chodziło, a sam fakt wejścia na szczyt jednej z najwyższych ścianek wspinaczkowych w Europie. Miejsce Kielich to jest wspaniałe miejsce dla rozwoju dzieci i młodzieży pod kątem sportu, jakim jest wspinaczka. Można właśnie zamiast siedzieć gdzieś tam na ławce, czy tam kopać piłkę, również można przyjść na Kielich pospinać się. Tak jak widać nawet dzisiaj, dużo tych dzieciaków jest, które jak widać świetnie im to idzie. Na przykładzie mogę powiedzieć, że właśnie takie jak ja to robiłem za młodych lat, trochę czasu poświęciłem na tym kielichu. Przyznaje Kamil Babiuch, który jako pierwszy zdobywał laurę dla SMG. Na swoim koncie ma między innymi tytuł Mistrza Polski Juniorów. Pierwsze osiągnięcia rangi krajowej dla miejscowego stowarzyszenia zdobywała także Magda Stokłosa. Memoriał był okazją do wspomnienia zmarłej tragicznie w 2014 roku Iwony Buczek. Po raz kolejny rodzina i przyjaciele wspinaczki stworzyli wspaniałą atmosferę, przy której śmiałkowie z całego kraju podbijali kielich. Tutaj jestem pierwszy raz. No wrażenia są, to zupełnie nie można porównać ani do sztucznej ściany, tak naprawdę, ani do skał, także to jest zupełnie coś innego. A wysokość jest dość znaczna w porównaniu do tego, co na co dzień mam na ściance. Miałem zapytać o doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o wspinanie. Podejrzewam, że to nie tylko sztuczne ścianki wspinaczkowe, ale przede wszystkim te, które stworzyła natura. No niestety jednak z racji na fakt, gdzie mieszkam, to jednak jest to przede wszystkim ściana, bo ze Szczecina jest jednak kawałek skały, czy chociaż w Sokoliki, czy w czeskie Piaskowce, gdzie zdarza nam się czasem jeździć też. Iwona kochała wspinaczkę, była także miłośniczką podróżowania, zdobywała naturalne wzniesienia w Calemos, Arco czy El Horro w Hiszpanii. Iwonkę, mogę powiedzieć tak nieskromnie, przyprowadziłem na tą naszą piękną wieżę wspinaczkową, jak miała niespełna lat 14.
z początku tak niepewnie robiła pierwsze kroki, ale wiadomo, z roku na rok osiągała coraz wyższy poziom i przede wszystkim uczestniczyła w życiu tego naszego kielicha, czyli tworzymy taką jakby rodzinę i ona była jakby członkiem tej naszej rodziny, tej naszej społeczności spinaczkowej. No jeździła z nami po całym świecie, no wspinała się w skałach, górach, można powiedzieć, całego świata. No brakuje nam jej. Trzeci memoriał, jak i poprzednie, były wyjątkowym wydarzeniem, a uczestnicy stworzyli po raz kolejny znakomitą atmosferę. 34 metry szczęścia. Tak w skrócie można opisać znaczenie kielicha dla Iwony Buczek. To właśnie wspinając się na tę ściankę czuła się wolna, zapominała o wszelkich troskach, a przede wszystkim realizowała swoją pasję. Jeśli chodzi o otwarte mistrzostwa Lubina we wspinaczce na trudność, wśród pań najlepsza była Julia Kapiszko, wśród panów Ariel Marciniak już po raz trzeci, a wśród dzieci Szymon Zalesiński. To już wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.